Allan Kardec, Ewangelia według spirytyzmu, zapomnienie o przeszłości. Na próżno powtarza się, że brak wspomnień z przeszłości stanowi przeszkodę uniemożliwiającą korzystanie z doświadczeń nabytych w poprzednich wcieleniach. Jeżeli Bóg uznał za właściwe, by zasłonić przed nami przeszłość, oznacza to, że jest to dla nas pożyteczne. I rzeczywiście, tego typu wspomnienia mogłyby mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje. W niektórych sytuacjach czulibyśmy się pod ich wpływem poniżeni, mogłaby nas przez nie rozpierać duma, a przez to nasza wolna wola byłaby zablokowana. W każdym przypadku nieuchronnie zasiałaby zamęt w naszych relacjach z innymi ludźmi. Duch rodzi się ponownie często w tym samym środowisku, w którym żył wcześniej i utrzymuje stosunki z tymi samymi osobami, by naprawić zło, które im wyrządził. Gdyby rozpoznał w nich tych, których nienawidził, jego nienawiść mogłaby się obudzić. Za każdym razem odczuwałby też upokorzenie w obecności tych, których wcześniej znieważał. Aby umożliwić nam poprawę, Bóg dał nam wszystko, co jest nam do tego potrzebne i co powinno nam wystarczyć. Głos sumienia i podświadome skłonności. Usunął zaś to, co mogłoby nam przeszkadzać. W momencie narodzin człowiek przynosi ze sobą to, co wcześniej zdobył i wypracował. Każde istnienie jest dla niego nowym punktem wyjścia. Na cóż mu wiedza o tym, kim niegdyś był? Jeśli teraz jest karany, znaczy to, że czynił źle. Jego obecne złe skłonności wskazują, co musi jeszcze w sobie naprawić i to na nich powinien skoncentrować całą swoją uwagę, gdyż po tym, co zdołał w sobie zmienić, nie ma już śladu. Postanowienie czynienia dobra, które powziął, znaleźć można w głosie jego sumienia, które podpowiada mu, co jest dobre, a co złe. Dodaje mu sił, by mógł opierać się pokusom. Zresztą zapomnienie to ma miejsce jedynie w czasie życia cielesnego. Powróciwszy do życia w zaświatach, duch na nowo przypomina sobie zdarzenia z przeszłości. Zatem jest to jedynie chwilowa przerwa, taka, do której dochodzi na przykład w życiu ziemskim podczas snu. Gdy budzimy się rano, możemy przecież przypomnieć sobie, co robiliśmy dzień albo kilka dni wcześniej. Duch może przywołać do pamięci swoją przeszłość nie tylko po śmierci. Tak naprawdę nigdy całkowicie o niej nie zapomina. Gdyż z doświadczenia wiemy, że w czasie cielenia, podczas snu, gdy korzysta z pewnej wolności, duch ma świadomość wcześniejszych czynów. Wie, dlaczego cierpi i zdaje sobie sprawę z tego, że jego cierpienie ma swoją przyczynę. Tak więc pamięć ginie jedynie w życiu doczesnym, ale ponieważ jego pamięć o przeszłości jest nieprecyzyjna, mogłaby być dla nich bolesna i nie służyć w stosunkach z innymi ludźmi. Czerpie nowe siły w tych właśnie chwilach uwolnienia się duszy, jeśli potrafi właściwie je wykorzystać.